Jeszcze raz. Ale niech pominę tylko, dobra? Co? Niech pominę jeszcze raz. Czym jest problem? Stołeczni policjanci w nieoznakowanym radiowozie dostali wezwanie do wypadku, który spowodował pijany motocyklista. Gdy funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, okazuje się, że są tu też synowie mężczyzny, który prowadził motocykl. W takiej sytuacji, z wypadku, robią sobie show. Jeszcze raz. Ale niech pan mnie dotyka, dobra? Co? Niech pan mnie jeszcze raz. Czym jest problem? Fajnie, trzeba filmować, się mówią. Mówicie sobie robić z wypadku show, tak? Co, a jak komuś głowa odpadnie, to też lubisz kręcić? Frajerzy. W nagrywaniu pracy policji nie chodzi o robienie show. Mężczyzna nie uczestniczył w zwykłym wypadku. Spowodował go sam, ponieważ był kompletnie pijany i teraz może trafić do więzienia nawet na 2 lata. Jeżeli choć jedna osoba po obejrzeniu tego materiału nie wsiądzie w takim stanie za kółko, to warto było nagrywać. Co z tym człowiekiem? Jest tutaj, ma rozciętą delikatnie głowę i zwichnięty bark. To i tak dobrze z tego wyszedł. No, troszkę za dużo mu zrobiło. Policjanci próbują przebadać kierowcę alkomatem, jednak jego stan sprawia, że jest to wyjątkowo trudne zadanie. Panie, weź pan mocno, tak nie musi pierdzić. Całej siły, całej siły. A jeszcze raz, jak pan może, to tak jak najwięcej. Halo. Nabieramy powietrza. Nabieramy jeszcze raz. I mocno. Ja przyjeżdżę i zabiorę. Co zabierze? Syn już jest. Po kilkunastu próbach wreszcie udaje się zrobić badanie. 1,09. A to oznacza, że w jego organizmie są ponad 2 promile alkoholu. To już chyba wszystko, tak? Już następnego nie będziemy robili, bo nie zrobimy na manualu, to nie jest żaden dowód, musi być z tego. No to krew, tak, dobrze, to ona do pojechała na te. Tak, albo ona pojechała po pakiet, i do szpitala. Policjanci załatwiają formalności, a w tym czasie synowie poszkodowanego mężczyzny są coraz bardziej zainteresowani motocyklem. Zostawcie ten motocykl na razie. Ktoś wam pozwolił go brać? Nie dotykajcie niczego, na razie nie róbcie, dopóki nie zrobią oględzin. Karetka pogotowia jedzie z mężczyzną do szpitala, a policjanci opisują, jak doszło do wypadku. Pytałem gościa, twierdzi, że jechał sam, wyniosło go na łuku drogi i przyładował. Łuk nie jest tu zbyt duży, jednak dla motocyklisty, który miał we krwi ponad 2 promile, mógł wydawać się przeszkodą nie do pokonania. No i gruba ryba nam się w siatkę złapała. Po zmianie przepisów zaostrzono kary dla kierowców jeżdżących po pijanemu. Sprawa trafi teraz do sądu, który może nałożyć wysoką grzywnę, a maksymalna kara za to przestępstwo to 2 lata więzienia. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.